Kto o mnie myśli? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na wróżbie z kart Tarota. Dzisiaj dwie talie Tarota do wyboru, dwie grupy i zobaczymy, co pokażą, jakie osoby myślą o Was. Witam serdecznie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zostań subskrybentem, kliknij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz wszystkie powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych wróżbach dla Was. Kochani, bądźcie również aktywni na moim kanale, piszcie komentarze, piszcie mi Wasze historie, piszcie nawet jedno słowo, jedno zdanie, wyślijcie mi smajlika. Aktywność Wasza jest bardzo ważna, ponieważ motywuje mnie do nagrywania. Dajcie łapkę w górę, czyli kciuczka w górę, like i zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które możecie nabyć, jak napiszecie do mnie e-maila. Ja Wam oczywiście wyślę warunki takich wróżb i wolne terminy, kiedy są u mnie wolne terminy. Kochani, zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. A teraz zaczynamy. Pierwsza grupa to ta talia Tarota i muszelka z oceanu, znaczy z Morza Śródziemnego, przepraszam. I druga grupa ta talia Tarota oraz koral z Oceanu Indyjskiego. Także wybierzcie sobie przedmiot lub talię, którą lubicie. Tak jak mówię, dwie talie są taliami Tarota dzisiaj. I zaczynamy od grupy pierwszej. Kto o mnie myśli? Kto o mnie myśli? Pokażcie, kochane karty, kto o mnie myśli? Kto o mnie myśli? Pokażcie, kochane karty Tarota, kto o mnie myśli? Pokażcie mi, kochane karty Tarota. Kto o mnie myśli? Pokażcie mi, kochane karty Tarota. Kto o mnie myśli? Kto o mnie myśli? Kto o mnie myśli? Tak, mamy tutaj osobę wspominającą, czyli kogoś, kto rzeczywiście wspomina Was, myśli o Was, kogoś z przeszłości, kto tęskni również za Wami, chce, żeby coś się na nowo narodziło, żeby coś zmartwychwstało, żeby przyszła nowa szansa. Ktoś, kto pragnie z Wami związek, rodziny, 10 pentakli, czyli ktoś, kto pragnie stabilnego związku z Wami, szczęśliwej rodziny, dzieci, relacji stabilnej, długotrwałej, pięknej rodziny. Rzeczywiście tutaj ktoś, kto myśli o Was bardzo, bardzo intensywnie, jakiś przyjaciel lub ktoś z przeszłości, kogo znacie. I ta osoba zawalczy jeszcze o Was, ponieważ mamy rycerza pentakli, czyli zawalczy jeszcze tu o coś stabilnego, postara się jeszcze. Być może jest to osoba, którą znacie z pracy, z którą pracujecie razem, tak czy rozglądnijcie się, a jeśli nie, nie musi to być, ponieważ każda karta ma więcej interpretacji, to może być ktoś właśnie z przeszłości, kto chce stałego, stabilnego związku, partnerstwa z Wami. Także ktoś tutaj jeszcze będzie o Was walczył i myślę, że pojawi się w następnych 3 miesiącach. Dziękuję, kochani. I zapraszam grupę drugą. Tutaj mamy koral, który przywiozłam z Oceanu Indyjskiego. I zobaczmy, co pokaże ta talia Tarota. Dla wszystkich, którzy wybrali grupę drugą. Kto o mnie myśli? Pokażcie, kochane karty, kto o mnie myśli. Pokażcie, kochane karty, kto o mnie myśli. Pokażcie, kochane karty. Kto o mnie myśli? Pokażcie, kochane karty. Kto o mnie myśli? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie.
Pokażcie, kochane karty, kto o mnie myśli. Pokażcie, kochane karty, kto o mnie myśli. Pokażcie, kochane karty, kto o mnie myśli. Tak, jakiś single. Pustelnik. Ktoś, kto jest singlem rzeczywiście. Być może był jakiś tutaj spór z wami. Nie wiem, jakaś sprzeczka może była, bo ta osoba, nie wiem, stoi tutaj jako wojownik. Natomiast jest ta osoba na pewno singlem. Poszukuje jakichś dróg do was, jakichś rozwiązań. Jest to osoba jakaś młoda, kreatywna, zdolna, która ma dużo talentów, dużo możliwości. Chce wykorzystać również wszystkie swoje możliwości, by odszukać drogi do was, by być może was odnaleźć, być może z wami odzyskać kontakt. Ta osoba widzi, że coś się skończyło między wami, że coś się rozlało, że coś się zakończyło i ciągle wspomina. Mamy tutaj trzy kielichy, które się wylały i wspomnienia, tak? Ta osoba nie może zapomnieć jakby o was i nie widzi nawet tej nowej szansy, ponieważ cały czas żyje przeszłością. I jakby jest w żałobie po tym, że się coś tutaj skończyło, że coś się nie udało, że coś zostało zakończone. Ma ta osoba również koma, czyli miłosny smutek, taki rozczarowanie. Czuje się samotna, ma też takie lęki, że was straciła, myśli, że coś zostało już zakończone na stałe i stracone. Było to dla tej osoby na pewno bolesnym doświadczeniem i ta osoba wspomina tą miłość, wspomina ten związek z wami. Ale tak jak mówię, szuka drogi, szuka rozwiązań, tak? Jest to na pewno król mieczy. Król mieczy, osoba bardzo intelektualnie tutaj siedząca w głowie, tak? Bardzo osoba, która myśli, analizuje, analitycznie myśli, planuje. Oczywiście król mieczy to żywioł powietrza i to są takie znaki jak bliźniaki, bliźnięta, wagi i wodniki. Także to może być taka osoba spod tego znaku, na pewno żywioł powietrza, czyli osoba, która działa szybko, ale z planem, tak? Musi sobie tutaj ułożyć najpierw plan, wszystko rozplanować, zaplanować, przemyśleć, przeanalizować i dopiero przejść do konkretnego, ostrego działania. Ta osoba też czuje się zagrożona przez osoby trzecie, tak jakby stała ciągle w pozycji wojownika. Być może boi się ta osoba odezwać, ponieważ myśli, że już jesteście w jakimś innym związku, że kogoś macie. Lub że ktoś po prostu tutaj zepsuł waszą relację, się wtrącał, czy czuje się ta osoba jakoś w pewnym sensie zagrożona, chce jakby tutaj pokonać przeciwnika, czy odgonić przeciwnika, odgonić wszelkie zagrożenia, tak? Jest ta osoba również bardzo zazdrosna, bardzo jakaś taka, nie wiem, też być może, z którą mieliście, jak mówiłam, już wspomniałam, jakiś konflikt, dlatego było rozstanie. Ale będzie ta osoba walczyła tutaj jeszcze o was i o to, by być może mieć, dostać jakąś szansę, by zacząć coś jeszcze raz, próbować jeszcze raz coś nowego z wami. Także tutaj mamy też wojownika, który zawalczy. No i mędrca przede wszystkim, który intelektualnie myśli, planuje, jak znaleźć drogę do was. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu i zapraszam oczywiście codziennie na mój kanał.